Otwieram drugą sesję Rady Gminy. Serdecznie witam Panie i Panów Radnych, Pana Wójta, Panią Skarbnię, Panie Biura Rady i naszego Pana Wojciecha Postynka, który jest Radnym Powiatu. Dziękujemy, że przybył. Wysoka Rada i sołtys, bo mówię, że jest Pan sołtys jeden, także... Dziękuję bardzo. Pana sołtysa kochańca. Otrzyma Wysoka Rada porządek dzisiejszych obrad. Teraz przejdziemy do głosowania, ale najpierw chcę stwierdzić, że mamy kworum na sali, jest na 15 osób, a więc uchwały i wnioski podejmowane na dzisiejszej sesji będą prawomocne. Na sekretarza dzisiejszych obrad proponuję panią Anastazję Makaro. Czy pani wyraża zgodę? Tak. Kto jest za tym, żeby pani Anastazja była sekretarzem dzisiejszych obrad? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwnie? Nie widzę, kto się wstrzyma. Jedna osoba. 14 za, chociaż powinna. Dobrze. Przechodzimy zatem do punktu następnego, a mianowicie informacja radnego działalności w Radzie Powiatu. Czy pan radny powiatu Wsieszcz powiedzieć nam, zabrać głos, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Wysoka Rado, chcę poinformować, że odbyła się pierwsza sesja Rady Powiatu, na której wybrano przewodniczącego, wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, starostę, wicestarostę i członka zarządu. Więc starostą powiatu został Krzysztof Wiśniewski z komitetu Razem dla Regionu, z którego ja też startowałem. Wicestarostą został pan z PiS-u i członkiem zarządu został również wicewójt z Jeżowa, a Razem dla Regionu z tego stowarzyszenia. Także stowarzyszenie Razem dla Regionu, tak powiem, no, ma dyspozycję kierowania powiatem. Przewodniczącym Rady Powiatu został pan Eugeniusz Kleśta, który reprezentuje PiS. I dwóch wiceprzewodniczących to są członkowie Rady Powiatu z ramienia PSL. Kolejna sesja, tu Stara Kamica wyprzedza Radę Powiatu w obradach, bo już będą powołane komisje. Na początku grudnia odbędzie się właśnie nasza sesja, gdzie również będziemy kształtować komisje poszczególne rady. A ja życzę Państwu udanych obrad, dobrych przydziałów w komisjach i dobrej pracy w nowej Radzie. Dziękuję bardzo panu radnemu powiatu. Przechodzimy zatem do punktu trzeciego. Projekt uchwały w sprawie powołania składu osobowego i ustalenia działania stałej komisji, stałych komisji budżetowych. I bardzo proszę pana wójta o odczytanie projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Uchwała Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie powołania stałej komisji Rady Gminy Stara Kamienica. Na podstawie artykułu 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Punkt 1. Powołuje się cztery stałe komisje Rady Gminy Stara Kamienica o następujących nazwach. Punkt 1. Komisja Budżetowa. Punkt 2. Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia. Punkt 3. Komisja Rozwoju Gospodarczego. Punkt 4. Komisja Socjalno-Mieszkaniowa. Paragraf 2. Zakresy działania stałych komisji zostaną uchwalone odrębną uchwałą Rady Gminy Stara Kamienica. Punkt 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Na podstawie cytowanych na wstępie przepisów artykułu 21 ustawy, ust. 1 ustawy o samorządzie gminy, Rada Gminy powołuje stałe i wyraźne komisje Rady Gminy. Natomiast na podstawie paragrafu 38 uchwały Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 26 października 2018 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminy Stara Kamienica, Rada Gminy podejmuje uchwałę w sprawie powołania składu osobowego i ustalenia działania stałych komisji. Na podstawie paragrafu 40 ust. 1 statutu gminy członkowie komisji wybierają ze swojego składu przewodniczącego i jego zastępcę. Bardzo dziękuję, panie wójcie. Ponieważ Państwo zgłaszaliście swój akces do komisji, to będziemy, ja tutaj się później spytam Państwa, czy Państwo podtrzymujecie udział w tych komisjach, ale najpierw oczywiście przegłosujemy, czy Państwo
chcecie powołać takie komisje. I druga sprawa. Będziemy głosować imiennie, możemy głosować imiennie poprzez podniesienie ręki lub będę wyczytywać każdego z Państwa i Państwo będziecie potwierdzali, czy jesteście za, czy jesteście przeciw, czy się wstrzymujecie. Poddaję pod głosowanie, czy uważacie Państwo, bo tak rozmawiałam w kuluarach, kto jest za tym, ażeby głosować na wszystkie te komisje razem, na kto jest za powołanie tych komisji razem. Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. A zatem teraz, Wysoka Rado, przejdziemy do, jeszcze raz odczytam. Powołuje się Komisję Budżetową, Komisję Oświaty, Kultury i Zdrowia, Komisję Rozwoju Gospodarczego i Komisję Socjalną Mieszkaniową. Kto jest za powołaniem tych komisji? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Proszę Państwa, w uzasadnieniu Państwo macie, że na pierwszym posiedzeniu swojej komisji proszę o wybranie przewodniczącego i zastępcy i później powiadomienie nas, kogo Państwo wybraliście na przewodniczącego odpowiedniej komisji i na zastępcę. Przechodzimy do tego następnego. A mianowicie projekt uchwały w sprawie powołania składu osobowego i ustalenia działania Stałej Komisji Budżetowej. I bardzo proszę Pana Wójta o odczytanie. Uchwała Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie powołania składu osobowego i ustalenia działania Stałej Komisji Budżetowej Rady Gminy Stara Kamienica. Na podstawie artykułu 21 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz uchwały Rady Gminy Stara Kamienica z 26 października 2018 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminy Stara Kamienica ustala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Skład Stałej Komisji Budżetowej Rady Gminy Stara Kamienica powołuje się radni. Punkt pierwszy. Pani Niemniczuk Bożena. Punkt drugi. Pani Puch Ewa. Punkt trzeci. Pani Makaro Anastazja. Punkt czwarty. Pani Malinowska Renata. Paragraf drugi. Do zadań Stałej Komisji Budżetowej Rady Gminy Stara Kamienica należą m.in. sprawy. Punkt pierwszy. Opiniowanie projektu budżetu gminy. Punkt drugi. Opiniowanie wieloletniego programu finansowego. Punkt trzeci. Opiniowanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy. Punkt czwarty. Opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy. Punkt piąty. Opiniowanie sprawozdania z realizacji wieloletniego programu finansowego. Punkt szósty. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie zaciągnięcia kredytów pożyczek. Punkt siódmy. Opiniowanie innych pism, które wpłynęły do komisji. Punkt ósmy. Opiniowanie innych zadań finansowych zleconych przez Radę Gminy. Paragraf trzeci. Komisja podlega Radzie Gminy przedkładając jej plan pracy oraz sprawozdanie z działalności. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Na podstawie cytowanych następnie przepisów artykułu 21 ust. 1 w samorządzie gminnym oraz paragrafu 38 uchwały w sprawie uchwalenia statutu gminy Stara Kamienica, Rada Gminy podejmuje na sesji uchwałę w sprawie powołania składu osobowego i ustalenia działania Stałej Komisji Budżetowej. Natomiast na podstawie paragrafu 40 ust. 1 statutu gminy komisja ze swojego składu powołuje i odwołuje przewodniczącego komisji. Dziękuję bardzo. I teraz Wysoka Rado, chciałabym prosić o zagłosowanie. Czy będziemy głosować na każdą osobę? Ja zaraz odczytam te osoby, żeby potwierdziły, że chcą w takiej komisji się znajdować. Czy będziemy głosować po prostu przez podniesienie ręki? Czy będę wyczytywać kolejną osobę na przykład z komisji, a Państwo będziecie podnosić rękę, kto jest za? Chyba na całość. Czyli całościowo na wszystkich razach. Tak, Państwo słyszycie. Proszę o podniesienie ręki, kto jest za tym, żeby głosować na wszystkich razem. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. I teraz odczytam skład Komisji Budżetowej. Czy Pani Mielniczuk Bożena, czy Pani wyraża zgodę na uchwalenie tej komisji? Dziękuję. Pani Ewa Buch. Wyrażę. Dziękuję. Pani Makaro Anastazja. I Pani Malinowska Renata. Tak, wyrażam. Dziękuję bardzo. Kto z Pań i Panów Radnych jest za tym, ażeby w Komisji Budżetowej znalazły się te osoby? Proszę o podniesienie ręki do góry.
Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Również chciałam poinformować Wysoką Radę, że na pierwszym posiedzeniu należy wybrać przewodniczącego i zastępcę. Przed takim głosowaniem, proszę Państwa, powinnam powiedzieć, że jest kworum, ale ponieważ nie było przerwy, więc nikt nie wychodził, dlatego nie mówię tej formuły. Przechodzimy do punktu następnego, mianowicie projekt uchwały w sprawie powołania składu osobowego i ustalenia działania stałej Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Stara Kamienica. I bardzo proszę Pana Przewodnicząca. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. Uchwała Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie powołania składu osobowego i ustalenia działania stałej Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Stara Kamienica. Na podstawie artykułu 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz paragrafu 38 uchwały nr 52.334.2018 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 26 października 2018 roku w sprawie uchwalenia statutu gminy Stara Kamienica uchwala się, co następuje. Paragraf 1. W skład stałej Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Stara Kamienica powołuje się radnych: panią Andrzejewską Katarzynę, panią Kuch Ewę, panią Zawadzką Mariolę i pana Cikorskiego Mirosława. Michała, przepraszam. Paragraf 2. Do zadań działania stałej Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Stara Kamienica należą m.in. sprawy. Punkt 1. Opiniowanie zadań budżetowych gminy w zakresie działania bibliotek, placówek kulturalnych, jednostek oświatowych, organizacji pozarządowych. Punkt 2. Wizytowanie wyżej wymienionych placówek oraz opiniowanie ich działalności. Punkt 3. Opiniowanie zadań i spraw związanych z rozwojem i funkcjonowaniem sportu oraz upowszechnianiem kultury. Punkt 4. Opiniowanie projektu budżetu i sprawozdania z wykonania budżetu oraz zadań rzeczowych w tym zakresie. Punkt 5. Opiniowanie wieloletnich zadań inwestycyjnych oraz wieloletniego programu finansowego. Punkt 6. Opiniowanie strategii rozwoju gminy. Punkt 7. Opiniowanie projektów uchwał oraz pism, które wpłynęły do komisji. Punkt 8. Innych zadań zleconych przez Radę Gminy. Paragraf 3. Komisja podlega Radzie Gminy, przedkładając jej plan pracy oraz sprawozdanie z działalności. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Na podstawie cytowanych na wstępie przepisów artykułu 21 ust. 1 ustawy o samorządzie gminy oraz paragraf 38 uchwały w sprawie uchwalenia statutu gminy Stara Kamienica, Rada Gminy podejmuje na sesji uchwałę w sprawie powołania składu osobowego i ustalenia działania stałej Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia. Natomiast na podstawie paragrafu 40 ust. 1 statutu gminy komisja ze swojego składu powołuje i odwołuje przewodniczącego komisji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy pani Andrzejewska Katarzyna wyraża akces bycia w tej komisji? Tak, wyrażam. Dziękuję bardzo. Pani Ewa Puch? Wyrażam. Dziękuję bardzo. Pani Zawadzka? Tak, wyrażam. Mariola. I pan Cikorski Michał? Tak, wyrażam. Dziękuję bardzo. I informuję, kworum jest na sali. Czy będziemy głosować na wszystkich radę? Tak, że proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę, kto się wstrzymał, nie widzę. I teraz kto jest za tym, żeby w komisji tej znalazły się osoby? Pani Andrzejewska, pani Kuch, pani Zawadzka i pan Sikorski. Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę, kto się wstrzymał, nie widzę. 15 osób za. I również bardzo proszę na pierwszym posiedzeniu komisji wybrać przewodniczącego i zastępcę Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia. Przechodzimy do punktu następnego. Projekt uchwały w sprawie powołania składu osobowego i ustalenia działania stałej Komisji Rozwoju Gospodarczego. Nie głosowałam. Sam głosowałam. Nie, tylko imienię. Tutaj mi pan wójt odpowiada, żeby jeszcze raz przegłosować. Kto jest za przyjęciem całej uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Przechodzimy do siódmego projektu uchwały w sprawie powołania składu osobowego i ustalenia działania stałej Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy. Bardzo proszę panią przewodniczącą. Pani przewodnicząca, Wysoka Rada. Uchwała Rady Gminy Stara Kamienica dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie powołania składu osobowego i ustalenia działania stałej Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Stara Kamienica. Na podstawie artykułu 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
2020 roku o samochodzie i gruncie oraz paragrafu 38 uchwały nr 52.334.2018 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 26 października 2018 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminy Stara Kamienica. Uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Skład Stałej Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Stara Kamienica powołuje się radny. Pani Andrzejewska Katarzyna, pan Lipiński Zbigniew, pan Dobosz Sławomir, pan Sikorski Michał, pan Pająk Sławomir, pani Zawadzka Mariona. Paragraf drugi. Do zadań Stałej Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Stara Kamienica należą m.in. sprawy. Punkt pierwszy. Opiniowanie i ocena realizacji planów zadań inwestycyjnych, programów modernizacji oraz remontów w gminie. Punkt drugi. Wizytowanie zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych oraz wydawanie opinii ich ważności i celowości. Punkt trzeci. Opiniowanie projektów zadań budżetowych gminy w zakresie utrzymania dróg, działalności ochotniczych straży pożarnych, rolnictwa, ochrony środowiska, gospodarowania mieniem komunalnym. Punkt czwarty. Opiniowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Punkt piąty. Opiniowanie projektu budżetu gminy i sprawozdania z wykonania budżetu oraz zadań rzeczowych w tym zakresie. Punkt szósty. Opiniowanie wieloletniego programu finansowego. Punkt siódmy. Opiniowanie strategii rozwoju gminy. Punkt ósmy. Opiniowanie projektów uchwał oraz pism, które wpłynęły do komisji. Punkt dziewiąty. Opiniowanie innych zadań zleconych przez Radę Gminy. Paragraf trzeci. Komisja podlega Radzie Gminy, podkładając jej plan pracy oraz sprawozdanie z działalności. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Na podstawie cytowanych następnie przepisów artykułu 21 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz paragrafu 38 uchwały w sprawie uchwalenia statutu gminy Stara Kamienica, Rada Gminy podejmuje na sesji uchwały w sprawie powołania składu osobowego i ustalenia działania Stałej Komisji Rozwoju Gospodarczego. Natomiast na podstawie paragrafu 40 ust. 1 statutu gminy komisja ze swojego składu powołuje i odwołuje przewodniczącego komisji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie wójcie. Jedną zadaję Wysokiej Radzie pytanie. Czy będziemy głosować na wszystkie osoby, ale zatem to pytanie zadam, to jeszcze odczytam osoby, które znajdują się w tej komisji. Czy pani Andrzejewska Katarzyna, czy wyraża pani zgodę? Wyrażam zgodę. Dziękuję. Pan Lipiński Zbigniew. Także wyrażam zgodę. Pan Dobosz Sławomir. Wyrażam. Pan Sikorski Michał. Tak, wyrażam zgodę. Pan Pająk Sławomir. Tak, wyrażam. Pani Zawadzka Mariola. Tak, wyrażam. Kto jest za tym, ażeby te osoby były w Komisji Rozwoju Gospodarczego? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. 15 osób. I teraz zagłosujemy za całą uchwałą. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. I również przypominam, że na pierwszym posiedzeniu proszę o wybranie przewodniczącego i zastępcy i poinformowanie nas na następnej sesji. Przechodzimy do punktu następnego, a mianowicie projekt uchwały w sprawie powołania składu osobowego i ustalenia działania Stałej Komisji Socjalno-Mieszkaniowej Rady Gminy Stara Kamienica. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rada. Uchwała Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie powołania składu osobowego i ustalenia działania Stałej Komisji Socjalno-Mieszkaniowej Rady Gminy Stara Kamienica. Na podstawie artykułu 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz paragrafu 38 uchwały nr 52.334.2018 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 26 października 2018 roku w sprawie uchwalenia statutu gminy Stara Kamienica uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. W skład Stałej Komisji Socjalno-Mieszkaniowej Rady Gminy Stara Kamienica powołuje się radny. Panią Kulczyk Marzenę, panią Skorek Henrykę i panią Gaborec Elwirę. Paragraf drugi. Do zadań Komisji Socjalno-Mieszkaniowej Rady Gminy Stara Kamienica należą m.in. sprawy. Punkt pierwszy. Opiniowanie projektów zadań rzeczowych gminy w zakresie działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej. Paragraf drugi. Opiniowanie spraw związanych z utrzymaniem czystości i porządku odpadów komunalnych na terenie gminy. Punkt trzeci. Opiniowanie poszczególnych planów robót i wkładów finansowych w zakresie budynków mieszkań komunalnych. Punkt czwarty. Opiniowanie planu rozwoju budownictwa komunalnego i socjalnego na terenie gminy. Punkt piąty. Opiniowanie planu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.
Punkt 6. Opiniowanie projektu budżetu i sprawozdania z wykonania budżetu oraz zadań rzeczowych w tym zakresie. Punkt 7. Opiniowanie wieloletniego planu inwestycyjnego oraz wieloletniego programu finansowego. Punkt 8. Opiniowanie projektów uchwał oraz pism, które wpłynęły do komisji. Punkt 9. Innych zadań zleconych przez Radę Gminy. Paragraf 3. Komisja podlega Radzie Gminy przedkładając jej plan pracy oraz sprawozdanie z działalności. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Na podstawie cytowanych na wstępie przepisów artykułu 21 ust. 1 ustawy o samorządzie gminy oraz paragrafu 38 uchwały w sprawie uchwalenia statutu gminy Stara Kamienica, Rada Gminy podejmuje na sesji uchwałę w sprawie powołania składu osobowego i ustalenia działania stałej komisji socjalno-mieszkaniowej. Natomiast na podstawie paragrafu 40 ust. 1 statutu gminy komisja ze swojego składu powołuje i odwołuje przewodniczącego komisji. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie wójcie. I pytanie, czy głosujemy na wszystkie te osoby, zaraz padnie, ale najpierw odczytam, czy państwo wyrażacie zgodę na uczestnictwo w tej komisji. Pani Kurczyk Marzena, wyrażam. Tak, wyrażam. Pan Miskołek Henryka. Tak, wyrażam. I pani Gabore Sylwira. Tak, wyrażam. Dobrze. Czy głosujemy na wszystkich? Kto jest za tym, proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Również bardzo prosimy na pierwszym posiedzeniu o wybranie przewodniczącego w myśl paragrafu 40 statutu gminy i zastępcy. Całą uchwałę. I całą uchwałę jeszcze przegłosujemy. Proszę bardzo, kto jest za przyjęciem całej uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. I przechodzimy do punktu 9, a mianowicie projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy. Bardzo proszę pana wójta. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado. Uchwała Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stara Kamienica. Na podstawie artykułu 18a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym uchwala się co następuje. Paragraf 1. Powołuje się Komisję Rewizyjną Rady Gminy Stara Kamienica w następujących składach. Pani Malinowska Renata, pani Mielniczuk Bożena, pan Matuszak Józef, pan Lipiński Zbigniew. Paragraf 2. Na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stara Kamienica powołuje się, tutaj jest wykropkowane. Paragraf 3. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stara Kamienica określa ustawa o samorządzie gminnym oraz statut gminy Stara Kamienica. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Do zadań Komisji Rewizyjnej należą zadania określone na podstawie paragrafu od 43 do 54 uchwały nr 52.334.2018 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 26 października 2018 roku w sprawie uchwalenia statutu gminy Stara Kamienica. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy. Punkt 1. Na zlecenie i w zakresie określonym przez Radę dokonywanie kontroli działalności wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. Punkt 2. Rozpatrzenie. Podpunkt A. Sprawozdania finansowego. Podpunkt B. Sprawozdania z wykonania budżetu gminy sporządzonego na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu. Podpunkt C. Informacje o stanie mienia gminy oraz zaopiniowanie wykonania budżetu gminy i przedstawienie Radzie stanowiska i wniosków w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Punkt 3. Przedłożeniem wniosku, o którym mowa w punkcie 2, komisja może podjąć czynności kontrolne w zakresie gospodarki finansowej gminy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, skład osobowy. Znamy, ale oczywiście należy potwierdzić. Malinowska Renata, czy wyrażona działalność bycia w komisji? Pani Mielniczuk Bożena. Wyrażam. Pan Matuszak Józef. Wyrażam zgodę. I pan Zbigniew Lipiński. Wyrażam zgodę. Dziękuję bardzo. Przegłosujemy teraz, Wysoka Rado, te osoby. Kto jest za tym, żeby głosować na wszystkie osoby? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwnie? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest za tym, ażeby tutaj w tej chwili podać kandydatów, proszę mi podać, na przewodniczącego, bo musimy najpierw tutaj na sesji wybrać przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Proszę podawać kandydatów. Renata Malinowska.
imieniu, proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Za 15 osób. I teraz, kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Na pierwszym posiedzeniu bardzo proszę o to wybranie zastępcy. I przechodzimy do punktu następnego, mianowicie projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Stara Kamienica. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Pani przewodnicząca, wysoka rado. Uchwała Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Stara Kamienica. Na podstawie artykułu 18d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz paragrafu od 55 do 61 uchwały nr 52.334.2018 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 26 października 2018 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminy Stara Kamienica uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Powołuje się Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Stara Kamienica w następującym składzie. Pani Andrzejewska Katarzyna, Pan Matuszak Józef, Pani Gaborec Elwira. Paragraf drugi. Na przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Stara Kamienica powołuje się, tutaj jest wykropkowane. Paragraf trzeci. Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Stara Kamienica określa ustawa o samorządzie gminnym oraz statut Gminy Stara Kamienica. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Zgodnie z artykułem 21 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Rada Gminy może powołać ze swojego grona stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając ich przedmiot działania oraz skład osobowy. W myśl artykułu 18b ustawy samorządowej Rada Gminy powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Do zadań tej komisji należą sprawy związane z punkt pierwszy. Rozpatrywaniem skarg na działanie organu wykonawczego gminy i gminnych jednostek organizacyjnych. Punkt drugi. Rozpatrywaniem wniosków oraz przygotowaniem uchwał, projektów uchwał w zakresie rozpatrzenia petycji składanych przez obywateli. Punkt trzeci. Opiniowaniem projektów uchwał i zarządzeń dotyczących spraw, których wymagana jest opinia komisji według regulacji materii statutowej. Punkt czwarty. Wyrażeniem opinii i stanowisk w sprawach mieszczących się w zakresie działania tej komisji. Komisja podlega Radzie Gminy, przedkłada jej plan pracy oraz sprawozdanie z działalności. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni nie będący jej członkami. Mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Osoby, które się zgłosiły do działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, należy pani Andrzejewska Katarzyna. Czy wyraża pani zgodę? Wyrażam zgodę. Dziękuję bardzo. Pan Matuszak Józef? Wyrażam zgodę. I pani Gaborec Elwira? Tak, wyrażam. Dobrze. Zagłosujemy na całość. Kto jest za tym? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Proszę państwa, pani Bożenka odnotowuje wszystko, także tak jakby imiennie. Zaznacza, kto jak głosował, bo jak wszyscy razem jesteśmy i głosujemy, że 15 osób, to wiadomo, że wszyscy są za. Proszę podać kandydatów na przewodniczącego do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Bardzo proszę o podawanie kandydatów. Pan Matuszak. Proszę podać jeszcze raz. Pan Matuszak. Pan Matuszak. Czy pan wyraża zgodę? Tak, wyraża zgodę. Tak. Pani Katarzyna Andrzejewska wyraża zgodę. Ja chciałam zgłosić pani kandydaturę. Czy... Nie, dziękuję. Nie. Czyli pan Matuszak, kto jest za tym, ażeby pan Matuszak był przewodniczącym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Proszę sobie wstrzymać. Jedna osoba. Jedna wstrzymująca. Czyli wstrzymał się, proszę tam zaznaczyć. Wstrzymał się pan Wypiński. I tutaj w paragrafie drugim proszę sobie wpisać, że na przewodniczącego powołuje się pana Matuszaka Józefa. I wcześniej zagłosowaliśmy uchwałę, też proszę sobie tam wpisać, że wybrana została